Cześć, dzisiaj mamy 28 czerwca i u nas dopiero zaczyna się rzepak. Tak wygląda ujęcie z samochodu. Potem pokażę wam troszkę więcej. W tej chwili dostawiamy korpusy na miód. Cześć, chciałem pokazać wam jeszcze jedną roślinę, która jest bardzo popularna w Kanadzie. Jest to musztarda, tak się nazywa, i kwitnie również na żółto. Ona kwitnie wcześniej niż rzepak i wygląda w ten sposób. Ma takie oto liście i kwiaty. Pszczół na niej nie zobaczymy, bo nie ma ani zbyt dużych ilości pyłku, ani nie nektaruje, ale dla porównania tu obok jest rzepak, który jest jeszcze zielony i już gdzieniegdzie zaczyna kwitnąć. Także tu mamy rzepak, a tutaj musztarda. Dzisiaj korzystając z okazji będę mógł wam troszeczkę poopowiadać, jak to wygląda jeszcze w Kanadzie to zapylanie. Tutaj widzicie pole z rzepakiem, który dopiero zaczyna kwitnąć, i widzicie takie domki. To są takie domki w kształcie trójkątów. One są rozstawiane zawsze wtedy, kiedy rzepak jest jeszcze mały. I to są, wyglądają tak z bliska. I w tych domkach są takie malutkie pszczoły, które nie mają żądeł i pomagają normalnym pszczołom zapylać. Jest to coś na podobieństwo murarki. Wejdziemy do takiego domku i te pszczoły mieszkają w takich otworach. A tutaj możecie zobaczyć, są kokony, z których się wygryzły. Taki namiot zapewnia im dobrą izolację i takie pszczółki pomagają zapylać. I możecie zobaczyć, że tych namiotów jest bardzo, bardzo dużo. I wszędzie widać te małe pszczółki. Idziemy sobie troszeczkę polem i widzimy, że rzepak zaczyna wschodzić, tak jak mówiłem. Jak wygląda sprawa w Kanadzie, jeśli chodzi o ule? To rolnicy zwracają się do pszczelarzy i zamawiają odpowiednią ilość uli. Najczęściej zamawia się, przepraszam, od 80, czasami nawet do 180 uli. Za takie ule płaci się od 120 do 180 dolarów. I wygląda to w ten sposób, że nocą ładowane są pszczoły, kolejnego dnia i tej nocy są wywożone na rzepak w specjalnie oznakowane miejsca. I kiedy te miejsca są już oznakowane, te pszczoły tam trafiają i kolejnego dnia przyjeżdża kolejny zespół dostawiać korpusy na miód. Nie jest tak, że pszczelarz otrzyma za każdy ul wynagrodzenie, ponieważ tylko silne ule, które zgromadzą dużą ilość miodu, za te ule się płaci, a kontroluje to specjalny inspektor, który jeździ na takie pola i tam sprawdza każdy ul. Kiedy jest miód, zaznacza, że jest ok. Kiedy jest dużo miodu, zaznacza, że jest bardzo dobrze, a gdzie nie ma, to rolnik za to nie musi płacić za ten jeden ul. I tutaj widzicie, jest taka trochę inna mentalność, że tutaj rolnicy nie dość, że stawiają takie domki zapylające, dodatkowo pszczoły, i rozumieją chyba bardziej, że tak ważne jest to zapylanie i zwiększa tak plon. W Polsce jest to jeszcze troszeczkę bardziej, może powiem tak, że to jeszcze nie gra, bo
Najczęściej to pszczelarz chce postawić pszczoły na jakiejś uprawie, a od właściciela zamiast słowa dziękuję usłyszy ilość miodu, jaką musi mu zostawić. Ale czasy się zmieniają, może i to się kiedyś zmieni. Pokażę wam jeszcze dzisiaj tylko moje dwa ule. Tam byliśmy na rzepaku. Pokazywałem wam te domki. A tutaj mam ule. W tym roku mamy szczęście, bo rzepak mamy w zasadzie za płotem, jak to można powiedzieć. I ostatnio ule miały trzy korpusy, trzeci był już nabity. Otrzymały dwa kolejne puste na miód. I teraz na dwóch jest gniazdo, trzeci korpus i czwarty są puste i ten korpus ostatni jest z miodem. Duży ruch dzisiaj przy wlotkach.